cała ta sytuacja pokazuje, jak PiS myśli o państwie, jak Zjednoczona Prawica myśli o państwie, jak myśli w kluczu w wszystko nasze i musi być nasze, 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 nasze. Nie daj Boże, żeby było jakkolwiek wasze, żeby było jakkolwiek możliwe do skontrolowania, żeby nic nas nie obchodzą wasze prawa obywatelskie. Bierzcie hajs i siedźcie cicho. Dostaliście hajsu, no to siedźcie cicho. W czego skaczecie, o co wam chodzi, jakie prawa obywatelskie, tym się nie najecie. Macie 500, macie 700. To jest dokładnie to, jak dzisiaj Zjednoczona Prawica myśli o nas, jeszcze czasem poopowiadają jakieś piękne słowa o patriotyzmie, o Bogu i o historii. Myślą o nas, że damy się kupić za pieniądze, że damy się kupić za piękne, gładkie słowa, a przecież my, przynajmniej ja i wszyscy, których znam, albo większość, których znam, nie myślimy o sobie w ten sposób. Z Rzecznikiem Praw Obywatelskich to będzie tak, że no, trudno nie spodziewać się, jaki wyrok w tej sprawie może wydać Trybunał Konstytucyjny odkrycia towarzyskiego w prezesa Kaczyńskiego. Zdziwiłbym się, gdyby wydał wyrok inny niż ten, że Adam Bodnar tej funkcji pełnić nie będzie mógł, co oznacza, że PiS odblokuje sobie drogę, jak powiedziałem, do powołania jakiegoś kadłubkowego PO, którego losy później też będą ciekawe do rozstrzygnięcia, dlatego że brniemy w jakiś taki galimatias prawny, jaki tylko PiS potrafi wykreować. Ja oczywiście trzymam kciuki za Adama Bodnara, uważam, że to świetny rzecznik praw obywatelskich i uważam, że naprawdę Polska zasługuje na kogoś przynajmniej tej klasy, na człowieka, który rzeczywiście był oddany do szpiku, do spodu tym wszystkim wartościom, których ślubował bronić. I dzisiaj ktoś taki jest potrzebny, a nie kolejny politruk.